Interesującym zjawiskiem, proszę Państwa, jest nadekspresja cykliny D2 u myszy, której pozbawiono funkcjonalnego genu cykliny D1. Myszy nokautowe, czyli myszy z nieczynnym genem cykliny D1, charakteryzują się wyższą ekspresją genu cykliny D2 w porównaniu do myszy typu dzikiego, określanej jako WT. I widoczne jest to w trzech strukturach mózgu. W opuszce, to jest słupek pierwszy, w hipokampie słupek drugi. Natomiast najmniejsze relatywne różnice stwierdzono w móżdżku. Praktycznie można powiedzieć, że ta struktura mózgu nie różni się pomiędzy myszami z nokautem cykliny D1 i myszami typu dzikiego. Co się dzieje po nokaucie genu cykliny D2? Proszę Państwa, dramatyczny spadek neurogenezy w obszarze hipokampa. Może najpierw pokażę hipokamp. Tutaj struktura hipokampu widoczna. To jest skrawek od myszy z nokautem cykliny D1. Tu jest powiększony hipokamp. I widoczne jest proliferacja komórek w postaci tych czarnych punkcików. Analogicznie jak do wyników uzyskanych z techniki Western Blot, widoczny jest tutaj efekt nadekspresji cykliny D2, przejawiający się zwiększonym poziomem neurogenezy u myszy z nokautem cykliny D1, u których, jak wspomniałem, występuje nadekspresja cykliny D2. Konsekwencją tego jest wzrost proliferacji komórek w obszarze hipokampa, również w innych obszarach mózgu. U myszy z nokautem cykliny D2 praktycznie w obszarze hipokampa nie ma żadnego podziału komórek. Neurogeneza jest zredukowana prawie do zera. Świadczy to definitywnie o krytycznym działaniu cykliny D2 spośród różnych typów cyklin na proces neurogenezy hipokampalnej. Również w opuszkach stwierdzono dramatyczny deficyt neurogenezy u myszy pozbawionych aktywnego genu cykliny D2. W rejonie opuszek sporadyczne wyznakowane komórki, które pochodzą, jak wspomniałem na początku wykładu, z rejonu przykomorowego. Tu jest mysz z nokautem genu cykliny D1, u której analogicznie jak w hipokampie jest nadekspresja cykliny D2 i konsekwentnie z tym wyższa proliferacja w obszarze przykomorowym i większa ilość wyznakowanych komórek, które przeszły szlakiem RMS do opuszek i osiadły w opuszkach. Dlaczego akurat cyklina D2 jest krytyczna w wieku dorosłym? Otóż wykonano badania z użyciem przeciwciał przeciwko cyklinie D3 i co się okazało, że praktycznie ulega ona ekspresji tylko i wyłącznie w wieku zarodkowym, w wieku 14 dni. I to jest właśnie, dwa osobniki są przedstawione, bardzo duże złogi tutaj, bardzo silny sygnał z przeciwciała wiążącego się z cykliną D3. Natomiast myszy typu dzikiego, myszy z nokautem cykliny D2 i myszy z nokautem cykliny D1, brak jest u nich ekspresji cykliny D3. Natomiast cyklina w Westernie zastosowaniu przeciwciała przeciwko cyklinie D2, ekspresja jest widoczna zarówno na poziomie białka, jest widoczna zarówno u zarodków, u myszy typu dzikiego oraz u myszy z nokautem cykliny D1. I tutaj również bardzo ładnie widać silniejszy sygnał wynikający z większej ilości białka cykliny D2 u myszy z nieaktywnym genem cykliny D1. U myszy z nokautem genu cykliny D2 oczywiście brak jest jakiejkolwiek ekspresji tego białka. Oprócz czynników genetycznych, czynniki środowiskowe w dużym stopniu modulują nasilenie procesu neurogenezy.
I analogicznie jak czynniki genetyczne, również czynniki środowiskowe możemy podzielić na te, które stymulują neurogenezę i czynniki środowiskowe hamujące ten proces. Spośród czynników środowiskowych oddziałujących pozytywnie, indukująca na proces neurogenezy, można wymienić dietę restrykcyjną, z tym, że dietę restrykcyjną kalorycznie. Chodzi o obniżenie ilości kalorii w codziennej diecie, a nie o obniżenie poziomu białka, które jest niezbędne i w procesie, również w procesie neurogenezy. U ludzi zostało to zmarginalizowane, ale u zwierząt podczas rozrodu dochodzi, rozród jest takim okresem, w którym dochodzi do znacznego wzrostu neurogenezy, zarówno w rejonie hipokampa, jak i w rejonie przykomorowym. Dlaczego? Prawdopodobnie rolą wzrostu neurogenezy podczas rozrodu u ludzi podczas spożycia seksualnego są wynikiem i zmierzają do zachowania trwałości związku pomiędzy ludźmi lub pomiędzy zwierzętami, gdzie znane są gatunki, gdzie zwierzęta łączą się w parę do końca życia. Również w okresie ciąży u kobiety ciąża jest czynnikiem silnie stymulującym proces neurogenezy i tutaj czynnikiem stymulującym jest prolaktyna. Prolaktyna szczególnie w okresie pierwszej połowy ciąży. Nie bez znaczenia jest nasza aktywność umysłowa. Osoby, które pracują umysłowo, posiadają plastyczność mózgu, zdolność do przyjmowania informacji, jest u nich zachowana do późnego wieku. I rzeczywiście na modelu badawczym, na myszy modelu badawczym, myszy, które przebywają w tak zwanym wzbogaconym środowisku, które uczone są powiedzmy w labiryncie, wychodzenia z labiryntu, u takich myszy dochodzi do dramatycznego wzrostu neurogenezy w porównaniu do myszy, które przebywają w standardowych warunkach. Spośród czynników oddziałujących negatywnie, hamujących proces neurogenezy, jednym z zasadniczych hamulców jest chroniczny stres. Chroniczny stres dramatycznie obniża proces neurogenezy hipokampalnej. Jakie są tego konsekwencje? Chroniczny stres bardzo często prowadzi do depresji. I prawdopodobnie depresja, jednym z czynników etiologicznych w depresji są zaburzenia neurogenezy hipokampalnej. Po podaniu antydepresantów, głównie z grupy SSRI, czyli inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny, przy wyjściu z depresji obserwuje się również wzrost neurogenezy hipokampalnej. Także chroniczny stres jest naprawdę w bardzo silnym stopniu związany z procesem neurogenezy i oddziałuje bardzo silnie hamująco na podziały komórek. Wiek. Również z wiekiem dochodzi do obniżenia procesu proliferacji komórek, w tym tworzenia neuronów. Na przykład, jak stwierdzono w badaniach na myszach, u starych myszy w wieku powyżej 1,5 roku, 2 lat około 10% procesu proliferacji występuje w porównaniu do wieku młodego. Także wiek jest również czynnikiem krytycznym, ale jak wspomniałem wcześniej o czynnikach oddziałujących pozytywnie, jest on
jest on modulowany różnymi dodatkowymi czynnikami, na przykład aktywnością umysłową. Również ostatnio zwrócono uwagę na okołourodzeniowe infekcje wirusowe, które występują u dzieci. Mają one niekorzystny wpływ w wieku dorosłym na proces neurogenezy i niektóre infekcje wirusowe mogą wręcz stymulować, po prostu sprzyjać, predysponować do na przykład do depresji, bowiem jeżeli jest zahamowana neurogeneza, to być może infekcje okołourodzeniowe, infekcje wirusowe są czynnikiem, który etiologicznym w powstawaniu depresji wieku dorosłego. Nadużywanie alkoholu również drastycznie obniża proces proliferacji komórkowej. Tutaj negatywny efekt alkoholu występuje szczególnie w korze asocjacyjnej, natomiast w obszarze hipokampa również stwierdzono obniżenie procesu proliferacji komórek. Widoczne są dwie strzałki, czyli wskazujące na działanie hamujące, na działanie inhibicyjne procesu neurogenezy przez alkohol, ale jest i strzałka wskazująca, że alkohol może stymulować proces neurogenezy. Jednak przy bardzo małych ilościach, wyważonych ilościach alkoholu, rzeczywiście stwierdzono poprawę behawioru zwierząt. Jakie zmiany zachodzą w mózgu w wyniku uczenia się? Jakie geny ulegają zmianie ekspresji? Jak wiadomo, uczenie się zwiększa tempo neurogenezy. W związku z tym geny, które zwiększają swoją ekspresję w wyniku uczenia się, prawdopodobnie partycypują w procesie neurogenezy i należą do nich. Metylotransferaza DNA, jest to około 10-krotny wzrost ekspresji w wyniku uczenia się w porównaniu do kontroli. Wzrost ekspresji czynników transkrypcyjnych dla różnych genów proliferacyjnych. Podwyższonej ekspresji ulegają geny zaangażowane w tworzenie synaps, czyli integryna alfa-4, GT-paza. Również geny zaangażowane w transport pęcherzykowy, w transport synaptyczny ulegają podwyższonej ekspresji i należą do nich synaptobrewina i klatryna. Zmianie ulega aktywność neuronów, ich pobudliwość. Następuje to w wyniku wzrostu ekspresji neurokininy A. U myszy przebywających w tak zwanym wzbogaconym środowisku, czyli są to dostępne różne karuzele, zabawki, zmieniane co jakiś czas i myszy kontrolne, utrzymywane w standardowych warunkach. Proszę Państwa, myszy przebywające we wzbogaconym środowisku wykazują lepszą pamięć przestrzenną badaną w labiryncie wodnym. I poziom neurogenezy u myszy przebywających we wzbogaconym środowisku jest, jak widać, dramatycznie wyższy w porównaniu do myszy kontrolnych. Samo środowisko, jak wspomniałem, nie oddziałuje, większość bodźców nie oddziałuje bezpośrednio, lecz pośrednio na proces neurogenezy i odbywa się to poprzez system hormonalny. Głównym inhibitorem procesu neurogenezy są hormony kory nadnercze, kortykosteron, na przykład kortykosteron, kortyzol, w zależności od gatunku zwierzęcia. Hormony sterydowe uwalniane są podczas chronicznego stresu i prawdopodobnie to one są główną przyczyną zahamowania procesu neurogenezy w wyniku chronicznego stresu. I tak jak wspomniałem, estrogen i prolaktyna związane z cyklami płciowymi u zwierząt, u ludzi cykle płciowe uległy zatarciu. Natomiast prolaktyna uwalniana w większej ilości w pierwszej połowie ciąży stymuluje proliferację głównie w rejonie okołokomorowym, gdzie występują receptory dla prolaktyny. Natomiast jak widać na rysunku, estrogen i hormony sterydowe oddziałują tylko na proliferację w rejonie hipokampa.
Brak jest receptorów dla hormonów steroidowych i estrogenu w rejonie przykomorowym. Komórka prekursorowa, która ulega podziałom, to czy zostanie neuronem, czy komórką glajową, jest decydowane przez specyficzny mechanizm. Przez specyficzny mechanizm, który polega na blokowaniu białek BMP przez białko neoginne. Jest to główny system kierujący różnicowanie komórki w kierunku neuronalnym. Hamowanie BMP przez białko neoginne.